Czekamy tylko jeszcze na drabinkę, która lada moment powinna się pojawić. A cóż, w międzyczasie może kilka nowinek. Otóż jak wiadomo wam, bądź też nie, Dota Pro odszedł z XHCL i założył wraz tutaj z innymi graczami drużynę o nazwie Time Out, w której w skład wchodzi oczywiście wyżej wymieniony Dota Pro, Niku, Overpaw, Grom z Nieba, który opuścił Clan Poland, Xaxus, który opuścił Team Eternity, lub inaczej Eternity Gaming, i jako tutaj menadżer drużyny Kids. Więc jeżeli chodzi o Dota Pro, to właśnie tutaj jest nowa drużyna, która ma nadzieję tutaj na walkę właśnie i z XHCL-em, i z MyMem, i oczywiście zebranie jak największej ilości trofeów z turniejów europejskich. Do tego Universal Soldiers rozwiązało swoją dywizję League of Legends. Podobnież brak motywacji tutaj występował w drużynie, więc gracze postanowili się rozejść. Z tego co wiem, do Clan Poland zamiast Groma jest teraz Elendix i być może jeszcze będzie tutaj Vencjusz. Wiem, że Vencjusz grał ostatnio z Alsenem sparring, w którym też uczestniczyłem, no i gra właśnie na midzie. Elendix na bocie jako support. Także może zobaczymy i jednego, i drugiego w barwach Clan Poland już niedługo, chociaż ta informacja, mówię, jeszcze nie jest do końca pewna, jeśli chodzi o Vencjusza. Natomiast w Asperze najprawdopodobniej możemy zobaczyć dzisiaj Dedalera na midzie. Także to też parę różnych ciekawych zmian nastąpiło w międzyczasie. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie drużynom, czy na dobre, czy na złe. To się okaże już na pewno niebawem. Drabinki jeszcze nie ma. Dopiero się zmieniła drabinka, zaraz TVS-y tak zwane powinny być. I pewnie przejdziemy tutaj do pierwszego meczu. Zobaczmy, kto tu dzisiaj gra. Jest 39 drużyn potwierdzonych, więc już raczej więcej się nie potwierdzi. A z nami w dzisiejszym GoPL for LoL'u są takie drużyny jak Against All, Alsen Team, Amazing Team, Aspera Gamers, Beautiful Escape, Colossus United, CLS Cleaners, Death Before, Dishonor chyba tu jest, no okej, Dishonor, Depopulatoris, Echoes, Interlude, EF Gaming, Elite Warriors, Eternity Gaming, Frag Dealers, Freaks, Gaming for Losers, Get Shit Together Man, to ciekawa dość nazwa, LOL Team Radicals, Lubię Prosto z Pieca, My Revenge, Never Surrender, No More Lies, Noob Executors, Ocon, Paradox Squad, Ruthless Mind, Snishel Gaming, Take No Prisoners, Team of Black Dragon, Team Profile, Tons of Damage, Tsar Team, Ulung, Umbra Mortis, Wataha Wolves, Where Is My Team, WP LOL, Y Spectral i Zajebiści LOL. Że takie drużyny dzisiaj mamy. Zobaczymy, kto tutaj z kim będzie w pierwszej rundzie, ale jeszcze trochę ta drabinka nam się tutaj ociąga. A mi pójdzie nam poczekać, bo zawsze troszkę zajmuje administratorom, żeby to ogarnąć. No, teraz została drabinka po prostu zmieniona, więc muszą się pojawić tak zwane VS-y między drużynami, żeby można było po prostu rozlosować. No ale ktoś chyba przysnął i po prostu dopiero teraz ta drabinka została zmieniona. No ale nic, można i tak czasami. Też mi się zdarzało czasami przysnąć i różne rzeczy robić, no ale... Patrzy, nie? To rozumiem, bo wcześniej jak patrzyłem, osób pisze. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa
rozmowach na czacie. O ile ten czat jeszcze działa. Działa, więc prawdopodobnie też O, był no inny. działa. Ja to prawda odpaliłem czata przez Internet Explorera, więc nie wiem, czy mi się ten czat nie wyłączy z samego tego, z samej przyczyny Explorera, no ale zobaczymy. Także jeszcze chwilę poczekamy na drabinkę. Szybko odświeżę. O, i drabinka już z nami jest. Już z nami jest. Także drabinka już się pojawiła. Oczywiście sporo będzie defwinów tak zwanych. O, i nie chciałem tego wcisnąć. Teraz drugim. Teraz także. Zobaczymy, co tutaj można na dzień dobry dać. Tu praktycznie wszyscy poprzechodzą. Ice gra, ale zgadzać w następnej rundzie dopiero. Bo oczywiście przejdą. Może coś się znajdzie. Ja szukam, może znajdę. Już chyba mam. Powiedz tylko do kogo te. A bo ty dzisiaj siedzisz na tym super koncie. To Alsen, ale Alsenu pierwszego się nie da skomentować. Czy może na pierwszy ogień dzisiaj Team Profile kontra Tons of Damage? Czyli Team Freaka może. Chociaż nie wiem, no zobaczymy, jak tutaj będą się przedstawiały inne mecze. Tutaj jest Beautiful Escape z Hentaiem Hinatą na czele. Zobaczę, czy oni już może zrobili pokój. Jeżeli oni zrobili, to się oczywiście przeniesiemy, no bo... To jeszcze proszę o White Spectra. O Y Spectral? A Y Spectral już ma przeciwnika na dzień dobry? Czy też od razu po przeniesieniu będzie? PZP. Gdzie jest nasze Y Spectral? Ślepy jestem. O, jak jestem ślepy, jest, ale to będzie. Aha, LPZP, ale to oni już tworzą grę, czy jak to tam? Jest coś na mam ten pojęcie, temat? Bo na tym koncie niestety praktycznie nikogo, więc. Ops. Już podaję wam link, jako że jestem zalogowany na głównym koncie tego kanału, to mam tą władzę, haha. O! Coś się stało, ratunku? No nie mówcie, o, no. Dobra, już się nic nie stało. Przez chwilę mi monitor zgasł na tym drugim, ale byłyby jaja. No zobaczymy. Dobra, na razie teoretycznie Tons of Damage, ale może jednak ten Y Spectra, chociaż trzeba zobaczyć, jakie to są te konta gier i sprawdzić, czy ja mam w ogóle. Bo może się okazać, że nie mam. Panie Horse może patrzeć. Nie no, fajnie, tylko że nie mogę. Aha, mam już za dużo znajomych i nie mogę dodawać nowych.
Dobra, to teraz może mogę. Mogę. Trzeba spróbować. Ciach. I szybko szukamy teraz. Mam za dużo znajomych. Masakra. Ty popularny jesteś? No. Padło pytanie, kto wygrał poprzedni turniej? Poprzedni turniej wygrał Alsen Team po finale przeciwko Aspera Gaming, także. Lansa, że i dzisiaj no dobra, to nie? Mamy jednak grę Y Spectral. Powiedz, co założył. Jakie jest hasło? Już podałem ci te niezbędne informacje. Więc ciekawe, jednak muszę przyznać. Na pierwsze tutaj ogień pójdzie Y Spectral. Tak jak ktoś tam oczywiście prosił. Ale dalej zobaczymy, co tam się będzie działo. Czyli Y Spectral tutaj będzie z lewej. Już patrzę, na pewno. A z prawej... Lubię prosto z pieca, o. To też ciekawe. To mogę sobie... Tu jest ok. Wszyscy Hiton macie dzisiaj wygrać, jeszcze ktoś... No zobaczymy, no nie wiadomo. Pytałem, czy nie powinni... Ale chyba raczej nie, bo tak żeśmy sprawdzali. Nie, Wawo jest w innej tej. Wawo gra z Carem. Z tak, Carpi. Tak widzę właśnie. Wyżej jest troszeczkę. Dobra, także mamy Y Spectral kontra Lubię prosto z pieca. Za niedługo oczywiście pokażę wam obraz. Pokazuj, będziesz komentował tylko. O, nie chcę, żeby mi się ten ekran jednak dzisiaj popsuł, byłoby całkiem nieciekawie. Gotowy jesteś? Ja zawsze jestem gotowy, zwarty i gotowy. Pokazujcie to, co trzeba pokazywać. Oj, nie wiem, czy nie będzie lagu, bo mam dropa 152. No dobra. Oczywiście czarne pasy mistrza League of Legends już są założone, a przed nami bany. No i first ban Shaco. To dość ciekawe. Nieczęsto widujemy Shaco zbanowanego ostatnimi czasy. Bardziej właśnie tutaj ban Ramusa jest chyba częściej widoczny niż samego Shaco. Też tak naprawdę też raczej Ramusa zbyt często na grach turniejowych prawdopodobnie nie sieje aż takiego spustoszenia. Trochę te nerfy go dopadły. No nic, oprócz tego widzimy, że jest tak, że ban Udyra. Już w sumie trzech junglerów wyeliminowanych, ale nadal zostają jednak ci lepsi. Lee Sin, Nocturne. No i tam jeszcze, nie wiem, no mógłby być nawet i Maokai też mi się wydaje. No tutaj sporo jeszcze tych junglerów zostało, a Alistar w międzyczasie. No nic, mamy natomiast po drugiej stronie ban Ari. Także trzech, o jeszcze Oshenie nie wspomniałem, który właśnie teraz się pojawił. Że na razie mamy Shaco, Udyr, Shen, Ramus, Ari, no i czekamy na ostatni ban od drużyny Lubię prosto z pieca. Tak, jeżeli przerywa kogoś, to najpewniej nie przerywa z jakiegoś powodu pewnie.
No nic, ostatni ban padł tutaj na Amumu, co ciekawe. No Amumu też nie jest zbyt często widywaną postacią ogólnie, jeśli o to chodzi. No ale kosztem tego First Pick Morgana dla White Spectral po drugiej stronie całkiem ciekawie się zapowiada. Mordekaiser już zalokowany i Fiddlesticks. Niezbyt często widziana postać. Mówisz o Fiddlu czy o Mordekaiserze? O Fiddlu. Bo prawdę powiedziawszy, w grach turniejowych też raczej Mordekaisera chyba niezbyt często widujemy. O Fiddla chyba w tym bardziej. Częściej widziałem Mordekaisera niż Fiddlesticksa, więc... No co jest z tym ekranem? Tak, to ciekawe, tutaj wszyscy mówią, że mnie przerywa, a jak ja mam taki pogłos, bo sobie ustawiłem, żeby słyszeć w razie jakby to jakaś nagła awaria dźwięku była wtedy, wiesz, jakie tam te lagi i tak dalej, to ja się słyszę dobrze. To nie wiem. Ale to ty na streamie jak słuchasz siebie, to słyszysz się dobrze, tak? No to nie wiem, nie mam pojęcia. Może tylko ja mam takie szczęście, że się słyszę, albo nieszczęście. Tak. Tak też może być. Tak może być, no. Jestem tutaj ciekawy, czy to będzie dżunglujący Fiddle, czy to jednak będzie Fiddle na lejnie, bo też jest na pewno. Powiem szczerze, że nie często się widzi Fiddla na lejnie. Aczkolwiek, no. No zobaczymy, no. Na razie mamy Morganę dla White Spectral i Fiddlesticksa oraz Mordekaisera dla Lubię Prosto z Pieca. Dwa kolejne piki już zalokowane dla White Spectral, Warwick oraz Graves. Na razie nadal bez supportu tutaj White Spectra, no i być może bez junglera, bądź bez solotopa, no nie wiadomo, bo Warwick czasami solotop, to znaczy oczywiście częściej solotop niż dżungla, ale nadal jednak tutaj, no może być różnie, no zależy od tego, jaką decyzję podejmą gracze White Spectral. Ale gra z Fiddlesticksem zapowiada się całkiem ciekawie. Widzimy Tryndamera oraz Janę po stronie Lubię Prosto z Pieca. No tu bardzo dziwny setup się troszeczkę zapowiada, aczkolwiek no zobaczymy. Zobaczymy. Tryndamerem ostatnio praktycznie nikt chyba nie gra już, ale jednak tutaj widzę, że wrócił do łask. No, zobaczymy. Ja jestem pełen tutaj entuzjazmu, jeśli chodzi o ten setup po stronie Lubię Prosto z Pieca. Natomiast White Spectral już z zalokowanym Gangplankiem, no i być może ostatnim pikiem tutaj zamykającym ten setup będzie Sona, czyli tutaj no trochę tego AOE będzie. Będzie Morgana, no nie, jednak nie Sona, a będzie to Alistar. Teraz będzie chwila prawdy. Czyli AD Carry, bądź nie AD Carry. Bo nie ma na ciekawe, czy tutaj może będzie właśnie coś niestandardowego i typu na przykład Tryndamer jako AD Carry. Różne rzeczy tutaj można widzieć. No jeszcze 27 sekund i na razie Lubię Prosto z Pieca nie może się zdecydować, cóż to będzie za postać. No i jednak będzie to AD Carry, a w roli AD Carry Tristana. No i cóż, 60 sekund nam zostało do tutaj ostatnich zmian swapów, zmian spelli i tak dalej. Tutaj widzimy, że Razielek się zamienił z Ghosticiem, czyli jednak Razielek tu wystąpi jako Morgana. No zapowiada się ciekawie, powiem szczerze, z tego na razie co widzę.
Tak, jeszcze 30 sekund i wszystko się okaże, czy tutaj nastąpią jakieś... Wszystko się wyjaśni oczywiście. Kto, I gdzie... najprawdopodobniej mam też radosną wiadomość dla wszystkich, którzy nas oglądają, usłyszycie głos Morgana wtedy również. I teraz wszyscy w ogóle, wiesz, churalnie wyjdą. Tak, i z 62 widzów zrobi nam się dwóch. No nic, jeszcze 10 sekund. Oczywiście 3 minuty dla obserwatora, żeby nie było. Także jeszcze zobaczymy. No i z 1-0. No i chyba będziemy mieli dość niestandardową grę dzisiaj, pierwszą. Otóż lubię prosto z pieca, bez dżungli. Chyba że Fidel zdecyduje się na dżunglę bez smajta. Jest to co prawda możliwe, ale myślę, że niezbyt opłacalne. Co prawda Tryndamer też niby mógłby to zrobić, ale bez smajta chyba sobie aż tak bardzo nie poradzi na początku. Później owszem, ale na początku będzie miał dość ciężko. No, po stronie White Spectral jednak ten Warwick jest na dżunglę tutaj planowany, nie Gangplank. Gangplank zostanie na solo topie. No nie wiem, co tutaj się będzie działo. Czy będzie to na przykład, będzie to najprawdopodobniej linia Janna, Tristana, bot. No i teraz Mordekaiser mit na Morganę, czy też Fiddlestick na Morganę jako mit. Ciężki wybór. No nie wiem, Wojtek, co ty myślisz? Co tutaj powinni gracze lubię prosto z pieca postawić na tego mida przeciwko Morganie? Czy jednak... Osobiście ja bym postawił jednak Mordekaisera. Jeżeli tutaj nie da się złapać Darkbindingiem, to raczej będzie bezpieczny, bo Morgana nie będzie w stanie mu zbyt szybko ściągnąć tarczy nawet. No i też będzie mógł bardzo szybko pushować line'a, to jest też bardzo dobre przeciwko Morganie. Że wiadomo, że ona po prostu użyje sobie Tormain Coil'a i będzie po prostu pushować pod wieżę cały czas Fiddla, który może mieć z tym problem. Tak, no Fiddle niejako tutaj nie ma początkowo aż takiego damage'u jak Morgana, no i ona cały czas puszczając plamy i Dark Bindingi, to może po prostu przepchnąć mu tą linię do samego tureta. No ale jeżeli chodzi o Mordekaisera, no to owszem, on tutaj będzie puszował, ale musi mieć na uwadze tego Warwicka, który najprawdopodobniej będzie go nękał na tym midzie. Więc no zobaczymy, no. Czyli jednak, tak jak mówisz, może będzie to jednak Mordekaiser kontra Morgana, no ale tutaj top lane, Gangplank osamotniony, no i Tryndamer z Fiddlestickiem najprawdopodobniej, no nie wiem, no. Kurczę, szczerze powiem, że to będzie dość dziwna gra, to naprawdę będzie dość dziwna gra, nietypowa na pewno, no ale zobaczymy, czy White Spectral tutaj się nie pogubi w tym, no bo wiadomo, dual lane top będzie troszeczkę... Tak, o ile to będzie dual lane top, bo tak jak niektórzy piszą na czacie, że Fiddlestick no nie potrzebuje tak naprawdę tego smite'a, no będzie w stanie dżunglować bez niego, tylko czy jest sens, tak jak już wcześniej wspominałeś, jednak smite daje ci spore bezpieczeństwo, szczególnie na początku tutaj, jeżeli po prostu faktycznie ten Fiddle zdecyduje się na dżunglę, to bardzo łatwo może ona zostać przerwana, wystarczy tylko, że tutaj będzie inwazja ze strony White Spectral na blue i w tym momencie dżungla Fiddla będzie albo bardzo do tyłu, albo będzie już praktycznie skończona, więc no... Nie jestem raczej zwolennikiem dżunglerów bez smajta. No nic. Nasza gra nam się oczywiście tutaj za chwilę włączy, a w międzyczasie Morgan przedstawi wam nowy tryb versus. Szukasz drużyny lub przeciwników na poziomie? Zapewne wiesz, że nie jest to takie łatwe. Jednak dzięki systemowi ESL Versus stało się to prostsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Stwórz swoją własną drużynę lub dołącz do istniejącej bez zbędnego czekania. Jedynie kilka kliknięć pozwoli Ci zaprosić znajomych do gry. ESL Versus zawsze zapewni Ci sprawiedliwą rozgrywkę poprzez wyszukanie drużyny i przeciwników na Twoim poziomie. Dodatkowo, dzięki ESL Wire masz pewność, że rozgrywka będzie czysta i przyjemna. Bądź w kontakcie ze znajomymi i sprawdzaj ich ostatnie osiągnięcia. Każda gra pozwala Ci uzyskać określoną liczbę punktów, które następnie zostaną dodane do Twojego profilu. Nie ma znaczenia, czy dążysz na szczyt, czy chcesz miło spędzić czas grając ze znajomymi. Versus jest dla Ciebie.
No i tak, Versus jest dla ciebie. By Morgan. A my jeszcze czekamy chwilę oczywiście. W międzyczasie jeszcze popsuję wam trochę wizję, wiadomo. Ale to zobaczymy. Riot rozwiązał tutaj sprawę skinów, jeżeli kasterzy nie wiedzą, co za skiny mają poszczególni zawodnicy, to teraz jest to oczywiście napisane. Także mamy Unchained Alistara, Firefang Warwicka, Exiled Morgane, no i oczywiście Riot Girl Tristane. Więc jeżeli tak, osobiście ktoś miał... lubię tego skina do Warwicka. Jest naprawdę dość fajny. Mnie to troszeczkę tutaj niepokoiły pingi. Ale już widzę, że i Mordekaiser i Fidelistic już powrócili do normy, natomiast tylko Tristana tutaj ciągle na czerwonym. Bo ona pewnie na Facebooku teraz siedzi i wiesz, trochę lagi ma, więc zobaczymy. A co to za internet w takim wypadku? No taki, żeby do Facebooka wystarczał. No, no nic, no zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie tutaj działo. W międzyczasie oczywiście mówię, trochę wam jeszcze ekran popsuję. Ja lubię psuć ekrany. Także... Chwilę młotek jeszcze w dłoń. Poczekamy. Tak, młotek w dłoń, za chwilę kamera. Popsujesz. I po ekranie. No, tak jak tutaj ktoś pisał, że no faktycznie Fiddle bez tego smite'a, jak już wspominaliśmy, może to zrobić. No ale... Bardzo dobra odpowiedź od bossera. Nie ukradnie ani smoka, ani na przykład buffa przeciwnikowi, ani barona. No, czyli to będzie takie trochę nie do końca. Także ja tu wam jeszcze poprzeszkadzam. Oczywiście... Ja muszę sobie też rozdzielczość zmienić, żeby mieć podgląd na czat. Bo jednak wolę grać w oknie. O, za długie to jest. Haha, ale kaszana. Welcome to Summoner's Rift. No nic, nie mam jeszcze tego programu niestety. Ale fajnie, że kamera sama się zmienia, więc nie muszę za bardzo się martwić o to, że się coś wydarzy bez mojej wiedzy zbytnio. O, i będzie akcja. Jest akcja, mamy gang tutaj w dżungli i First Blood dla White Spectral. Możemy sobie spróbować przewinąć te kilka sekund, aż sprawdzę, bo jestem ciekaw. Jak to wszystko się będzie miewało. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj rzucony Dark Binding i oczywiście tutaj Pabulini nie miał szans i poległ od razu na miejscu. Spróbujemy teraz szybko wrócić do live'a. Jesteśmy live z powrotem. White Spectral skupiony w tribuszu dolnym. Czy na dolnym. No w tribuszu górnym na bocie. O, może tak. Bo to są dwa tribusze, wiadomo, więc... White Spectral skupione. Ja muszę oczywiście trochę jeszcze to zmienić, bo to bardzo brzydko wygląda. Ale chyba już nie zmienię, bo jestem za słaby dzisiaj. Kurczę, no nie zmienię już tego chyba, no. A, w tą stronę. Dobra, no nic. Trochę brzydko to wygląda, ale niestety jeszcze nie ogarnąłem tego do końca. No cóż, mamy pierwszego killa w pierwszej tutaj minucie i trochę. No i co? Jednak Fiddlestick zostanie na midzie. No, to chyba nie będzie dobry wybór. W międzyczasie White Spectral ukradnie sobie spokojnie tego blue buffa. Nie wiem, Wojtek, czy masz akurat to samo? Tak, niby tak. Tutaj live'a mam, więc nie wiem. Trzeba szybko się dogrywać. No i cóż, mamy ukradzionego blue buffa dla Warwicka. I to będzie chyba jednak żonglujący Tryndamer na to wychodzi. Tak, ale... nawet założył no... Ignite'a. Oj, oj, oj! No. Jeszcze flash był i kamerę przeżyłem. Byłoby blisko, było bardzo blisko, żeby te lizardy go zabiły. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Tryndamer tutaj miał oczywiście pula od Mordekaisera, ale żeby zabić Red Buffa, musiał jeszcze nawet zużyć na niego Ignite'a, co ciekawe. No to naprawdę nie było dobre zagranie. Wydaje mi się, że jednak ten smite powinien być. No tutaj spokojnie mógł sobie Tryndamer wtedy zabić. Podobno przecina i faktycznie dźwięku mnie chodzi, natomiast obrazu ja w ogóle nie mam, no teraz chodzi dobrze. Nie wiem czemu to w taki sposób dziwny. No mamy drugi kill tutaj na koncie White Spectral, nie wiem co się stało, przeciwuk cały czas przecina wszystkim?
Czy nie wiem, czy wszystkim, ale mi tak. Strasznie. Tak, chyba będziesz potrzebował zdawać streama i może coś tam jeszcze przestawić, bo faktycznie no, mam Ja kilkusekundowe ścięcia. zrobię